16 grudnia w hali Mosir odbyło się kolejne spotkanie Ligi Zakładowej 2016. Rozegrano 6 meczy, podczas których padło 16 bramek. Gra zawodników z każdą kolejką jest na coraz większym poziomie. Wyczuwa się również między zawodnikami poszczególnych drużyn zdrową rywalizację sportową. Liderem strzelców nadal pozostaje Damian Matusiak, który ma na swoim koncie 6 strzelonych bramek. Pierwsze miejsce z 13 punktami w ogólnej klasyfikacji zajmuje firma Elark. Urząd Miasta traci 4 punkty do lidera. Wszystko jednak może się bardzo szybko zmienić. Zapraszamy Państwa już w piątek do wspólnego kibicowania swoim ulubionym drużynom. Będzie to również doskonały czas, aby złapać oddech przed świątecznymi przygotowaniami. Proszę nam powiedzieć, jak Pan ocenia dzisiejszy mecz za Penol? No, mecz był wyrównany, pełen walki i tak jak pokazuje wynik, 1-1 oddaje obraz gry. Czego dzisiaj zabrakło? Troszeczkę precyzji, troszeczkę determinacji, no i trochę szczęścia. Czy przygotowujecie się w ogóle w jakiś sposób do rozgrywanych meczy? Praktycznie to gramy raz w tygodniu, spotykamy się po pracy, połączymy przyjemne z pożytecznym i gramy na hali półtorej godziny. A czy orientuje się Pan, które miejsce jako drużyna Cedrów zajmujecie w ogólnej klasyfikacji? No, po tym meczu myślę, że będziemy tak gdzieś w środku tabeli.